województwo dolnośląskie, a dokładnie okolice Świdnicy. To właśnie tutaj odbył się 37. rajd Elmot. W tym roku do rywalizacji stanęły 42 załogi, które miały łącznie do pokonania 15 odcinków specjalnych podczas dwóch dni rywalizacji. Większość kierowców zna je na pamięć, ale zimowa przerwa jak zwykle mogła przynieść wiele ciekawych rozwiązań. Nowe samochody, loteria z pogodą oraz rozpalone głowy kierowców to mieszanka wybuchowa. Dlatego kibice liczyli na sporą dawkę emocji. Słuchajcie Państwo. Dobrze, że ten rajd jest, że jest zorganizowany. Jest mniej dziur, jest ewidentnie bardziej równa nawierzchnia. Szeroko, szybko, wąsko, ciasno. Dużo zacieśniających zakrętów. Żaden zakręt nie jest mi tu obcy. Będzie trochę ślizgania. Mam nadzieję, że będzie szybko w ogóle. No, konkurencja jest bardzo silna. To jest cała plejada wariatów w wękach. Naprawdę jest co robić. Pierwszego dnia kierowcy mieli do pokonania 6 odcinków specjalnych. Z jedynką na trasę wyruszył Michał Sołowow, dla którego ten numer na samochodzie to pewnego rodzaju wyróżnienie. No, jedynka zawsze jest najlepszym numerem. Jak masz jedynkę na początku i na końcu, to jest w ogóle perfekcyjnie. Ilość przejechanych kilometrów przemawiała na korzyść Sołowowa. Niestety, stało się inaczej. Załoga Cersanitu zanotowała 2 drugie i 2 trzecie czasy. Na 6. odcinku złapany kapeć spowodował, że po pierwszym dniu dopiero 4. miejsce ze stratą 27 sekund do lidera. Drugi na trasie pojawił się Brian Bouffier, obecny mistrz Polski. Tym razem jednak w samochodzie czteronapędowym przygotowanym przez Wiesława Steca. Po pierwszych odcinkach było widać, że Francuz nie do końca jest zadowolony z przesiadki z Peugeota. Na 3. odcinku Brian łapie kapcia i na koniec pierwszego dnia zajmuje dopiero 6. miejsce. Trzeci do walki na trasę wyruszył Kajetan Kajetanowicz. Nowy pilot, nowy zespół. Jadę w Hansie, w którym nigdy nie jechałem. Wszystko nowe, prawie wszystko nowe. Żonę mam tą samą, jest okej. Podchodziliśmy do tego startu bardzo ostrożnie. Fakt, że konkurencja miała dzisiaj troszkę więcej problemów niż my. My też mieliśmy te problemy, ale być może mniejsze. Kapeć na ostatnim OS-ie no dosyć późno nam dał w kość, bo dopiero na ostatnich zakrętach nie dało się skręcać. Coś tam, jakiś mały kabelek się gdzieś zwarł i zaczęło troszeczkę śmierdzieć. Nawet jakiś płomień się delikatnie pojawił. Dla Kajetanowicza po 6 odcinkach zaskakujące 2. miejsce. Kolejnym kierowcą, który pojawił się na odcinku, jest Michał Bębenek. Dla niego to już 11. start w Elmocie. Niestety, początek w jego wykonaniu był nieudany. Zaraz po starcie na pierwszym odcinku od razu straciliśmy całkowicie do zera przedni napęd. No więc z czteronapędowego auta zrobiło się tylko tylnonapędowe. Ta awaria dla Bębenka oznaczała koniec walki. Z numerem 5 na trasę wyruszył Leszek Kuzaj. A że 5 to fajnie, no bo mam prawie wszystkich najszybszych przed sobą. Będę miał przykrą sytuację. Niestety zostałem na 5. biegu. Zatrzymałem się w poprzek drogi. W związku z tym musiałem pierwsze zmienić wszystkie biegi sekwencji na skrzynię biegów, zejść do wstecznego, wycofać, odpalić auto jeszcze raz, więc straciłem tam kilkanaście sekund. No, za jakieś błędy czy niedoskonałości się płaci. To nie był jednak koniec przygód Kuzaja. Wyskoczyłem bardzo wysoko w powietrze i od razu musiałem hamować. I okazało się, że felga eksplodowała, pękła cała dookoła. Została tylko piasta. I wciągnęło nas do rowu, zawiesiliśmy się i tam chłopaki nas bardzo długo dzielnie wyciągali. Za co im wielkie dzięki. Czasami byśmy stamtąd nie wyjechali i musieliśmy jeszcze koło zmienić. No ale przekroczyliśmy limit czasu, więc... Tyle. W zespole Peugeota na fotelu kierowcy duże zmiany. Naprawdę mam przerypane. Wyobraźcie sobie, że jadę z tym zespole, nie tym samochodem, ale tym zespole, po facecie, który w ciągu 2 lat wygrał prawie wszystko. Więc wyobraźcie sobie, co faktycznie, jaka musi być presja w naszych głowach.
Ale kurczę, no kto ma sobie z tym poradzić? Jak nie my, to kto? Mimo ogromnej presji, kuchar jechał bardzo szybko. Kierowca jedzie trochę jak dupa, ale się rozjeżdża. Masz tylko 80 sekund straty do lidera. No, ale nie jestem zadowolony ze swojej jazdy, jadę źle. Zła jazda kuchara nie miała odzwierciedlenia w tabeli wyników. Było naprawdę bardzo dobrze. Faktycznie to miło prowadzić, tym bardziej, że system punktacji jest taki, że zgarniamy punkty za każdy dzień. Natomiast ja do końca nie jestem jakoś super zadowolony, bo nie jadę tak, jak powinienem. Wolałbym, czy bardziej szczęśliwym był, na przykład będąc na trzecim miejscu, ale wiedząc, że jadę tak, jakbym sobie tego życzył, a jadę słabiej. Po raz pierwszy za kierownicą Peugeota 207 S2000 mogliśmy obserwować Macieja Oleksowicza. Na pierwszym OS-ie od razu któryś zakręt, od razu stanęliśmy w poprzek drogi chyba przy 120. Sporo do nauki u nas. Zaczynamy naprawdę wszystko czuć, pomału się też ślizgać trochę, więc no ważne, żeby tylko nie przegiąć. Konsekwentnie realizujemy założone cele, staramy się jechać płynnie. Tyle, myślę, że też daliśmy sporo frajdy kibicom. Ta jazda dała załodze na koniec dnia 5. miejsce. W kolejnym Peugeot 207 S2000 pojawił się na trasie Szymon Ruta. Na pierwszym OS-ie trochę za dużo razy nas powiozło i ja nie mogłem wpaść potem w tempo i to ewidentnie była moja wina. Na drugim OS-ie złapaliśmy kapcia, nie wiemy dokładnie gdzie, 6 km jechaliśmy na Feldze. Na trzecim OS-ie już żarło, kurczę, jak trzeba. Na szutrowym łączniku nie odpuściliśmy na takim wypiciu na szóstym biegu, ale przygięliśmy, bo uszkodziliśmy kolektor wydechowy i wydech. No i potem taka jazda troszeczkę z dyskomfortem, ale no zabawy jest mnóstwo. Składamy auto z powrotem w pakiecik i lecimy na następne 3 OS-y. Tomasz Czopik powrócił na trasę z nowym pilotem. Całą pętlę pojechaliśmy całkiem przyzwoicie. Tam jakieś błędy porobili chłopcy na ostatnim, ale faktycznie nam się bardzo fajnie rytmicznie jechało. Super, no. Pozdrawiam wszystkich, którzy mówili, że jestem Andrew Gołota i że nie powinienem siedzieć już w domu. Mieliśmy farta na Michałkowej, bo uszkodziliśmy felgę i fartownie, że nie zeszło powietrze. Wyrzuciło mnie, bo ja znam tą Michałkową bardzo dobrze i wiem, że tam jest kamień, ale wyrzuciło mnie po prostu w to miejsce. Ale fartownie nic się nie stało. Bardzo dobrze nam się jechało, jeszcze mamy rezerwę z Magdą, super dyktuje. Co prawda chrypi biedna i jeździ z halsem w buzi, ale jest dobrze. Dla załogi Czopik Lukas na koniec pierwszego dnia 3. miejsce. Kolejnym zawodnikiem jadącym zupełnie nowym autem był Radosław Typa. No tak naprawdę sam jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ popełniam na każdym odcinku błędy. Konsekwencja jednego błędu jest taka, że oparłem się delikatnie o murek. Podobno już jakiś wójt ma pretensje o to, bo regularnie tam zawodnicy się o niego opierają. A konsekwencją jest to, że jednak mam dużo nawyków z auta przednionapędowego i na cięciu po prostu nawyk jest taki, żeby do końca trzymać gaz. No i niestety, gdzie czterema kołami się odpycham, to automatycznie z tego cięcia wyjeżdżam szybciej, jak się spodziewam. No i te błędy staram się wykluczać, no ale potrzebuję kilometrów. Jest progres w mojej jeździe, poprawiałem się na każdym odcinku. Tak naprawdę ta pozycja wynika z błędu Kamila, bo tu nie ma co się oszukiwać. Jechaliśmy bardzo równo, on złapał kapcia. No cóż, no takie są rajdy, ja też go mogłem złapać, więc ja jestem 7., 4. Węce, jestem bardzo zadowolony. Z każdym przejechanym kilometrem Radek Typa w nowym aucie czuł się coraz pewniej, co zaowocowało bardzo dobrym wynikiem. Dla Typy na koniec dnia 7. miejsce.
Po 4 latach nieobecności na trasach pojawił się Marcin Abramowski. Inny Marcin, dwójka dzieci, kochana żona i inaczej trochę myślę. To już nie są te boki Abrama, co wszyscy mnie podpalali, to jest inna już jazda. Na 5 kilometrze, chyba 6, przednie prawe koło na cięciu, nie wiem, może za głęboko zacięłem i kapeć. No to długo jechaliśmy na kapcie, zjechaliśmy, zmiana koła. No to już wiadomo, już dużo strata. Na 3 OS-ie poprawka, to samo, tylne prawe koło, kapeć. I też zmiana, wszystko i duża strata. Ja myślałem, że mamy jedno koło, Kuba mówi, że zmieniamy. Ja myślałem, że tylko na jedno koło, że koło jedno zapas mamy, a myśmy 2 zapasy. Jak się gada przed rajdem, kto wymienia koło, kto wyskakuje, zawsze jest pech. Ten pech spowodował, że Marcin Abramowski dalszą część rajdu potraktował jako trening. Pomimo szeroko komentowanego kryzysu, na odcinkach specjalnych jakoś nie było go widać. Pojawiło się aż 5 samochodów klasy S2000, które trzeba przyznać, spisywały się świetnie. To jest zabawka w najwyższej formie. Jazda nim to jest czysta przyjemność od początku do końca. Tym samochodem naprawdę czuję, że go kontroluję, że mogę się bawić. Auto słucha się strasznie, więc tak długo jak się daje mu dobre komendy, to jedzie rewelacyjnie. Jak dasz mu złą komendę, to rewelacyjnie szybko wykona twoją złą komendę. Niesamowicie skręca, niesamowicie hamuje, prowadzi się zupełnie inaczej. Czuję potencjał tego auta. Auto jest świetne, tak powiem. Przyjemność z jazdy tym jest niesamowita. Zobaczmy klasyfikację po zakończeniu pierwszego dnia rywalizacji. Na pierwszym miejscu Tomek Kuchar, drugi jest Kajetan Kajetanowicz, a trzeci Tomasz Czopik. A już po krótkiej przerwie zapraszamy na dalszy ciąg relacji z 37. Rajdu Elmot. Drugiego dnia rajdu nad Sudety nadciągnęły ciemne, deszczowe chmury. W zespołach od samego rana trwała nerwowa atmosfera. Każdy bowiem zadawał sobie pytanie, w jakie opony ubrać swoje auto, kto popełni błąd, a kto nie i kto na tym skorzysta. Odpowiedź miała dać pierwsza pętla i faktycznie tak było. Tu ryba, wzywam cię akwarium. Pospałem. Nie wyspałem się, bo jest niskie ciśnienie i taki jestem to przydymiony. W jakim jesteś nastroju? Ja myślę, że dobrym. Nie było snu w ogóle. Kierowcy drugiego dnia rywalizowali na 9 odcinkach specjalnych. Kuchar drugiego dnia rozpoczął zmagania jako lider rajdu. Niestety nie trafił z oponami. Wybrałem się twardym, nieciętym slickiem i bum, dupnęło. Więc było bogato. I widzicie, wczoraj zjeżdżałem jako lider rajdu i byłem niezadowolony. Dzisiaj jestem gdzieś tam bardziej z tyłu, ale jestem zadowolony. Jak się później okazało, Kuchar mógł próbować nawet wygrać ten rajd, ale... Niestety jestem strasznie zawiedziony, no. Taki głupi, szkolny błąd. Falstar. No ten falstar. Falstar. No, później to już wszystko poszło źle. Więc... Na koniec rajdu dla Kuchara drugie miejsce. Drugi do walki wyruszył Kajetan Kajetanowicz, który, jak się okazało, był czarnym koniem Elmotu. Pomimo tego, że wszystko było dla niego nowe i nie trafił z oponami, podołał zadaniu jak prawdziwy zawodowiec.
Było dużo wrażeń, ponieważ liczyliśmy na to, że deszcz nie spadnie, jednak założyliśmy cztery twarde sliki, w ogóle niedocięte. Tylko do bagażnika wzięliśmy tak trochę asekuracyjnie miękkiego slika. No i 4 minuty przed startem do pierwszego OS-u zaczęło tak padać, że wycieraczki nie nadążały na ostatniej pozycji, na najszybszej pozycji. Więc to był dramat. Nie trafiliśmy jakoś sensacyjnie z oponami, ale myślę, że byli też tacy ludzie, którzy tak samo wybrali, no więc takie jakieś pocieszenie krótkie. Największym pocieszeniem dla Kajetana było zwycięstwo w Elmocie. Udało nam się zająć pierwsze miejsce w rajdzie Elmot po 2 latach drugi raz. Pierwszy dzień był dobry, myślę, że jak w drugim dniu skończymy wysoko, tak gdzieś piątka, szóstka, to będzie udany rajd. To były prorocze słowa Czopika, który dzielnie walczył drugiego dnia rajdu. Pogoda faktycznie może spotkać figla, mogą być ciekawe rozdania. Idę, bo trzeba sprawdzić opony. Jak się później okazało, Czopik nie trafił z oponami i to kosztowało go sporo czasu. Dopiero kolejna pętla okazała się trafiona. Niestety błędy kosztują i dla załogi Czopik Lukas w generalce 5. miejsce. Załoga Sołowow Baran zdecydowanie przyspieszyła. Peugeot 207 S2000 pomógł im wygrać 3 odcinki specjalne. Na koniec rajdu dla Sołowowa najniższy stopień podium. Można śmiało powiedzieć, że to jeden z najbardziej udanych startów dla kieleckiego kierowcy na rozpoczęcie sezonu w Mistrzostwach Polski. Widząc mokre asfalty, wszyscy kibice zadawali sobie pytanie, jak poradzi sobie z tym Maciej Oleksowicz. Okazało się, że było naprawdę szybko. Wczoraj się uczyliśmy jeździć tym autem po suchym, no to dzisiaj przyszła kolejna nauka po mokrym. Z panami trafiliśmy tak powiedzmy nie do końca. Pierwszy odcinek w ogóle pojechaliśmy w gigantycznym deszczu, jeszcze na oponach, slickach, więc tańczyliśmy po całej drodze. Później założyliśmy naprzód opony deszczowe i jechało się coraz fajniej. Myślę, że zaczynamy czuć to auto i myślę, że też nie ma już ze mną problemu. Tak jak kiedyś po mokrym naprawdę jeździłem bardzo wolno, to teraz te czasy są już przyzwoite, wiemy jak przyspieszyć i będziemy przyspieszać. Dla tej załogi 6. miejsce w generalce. Drugiego dnia rajdu Brian Duffier pokazał, że jazda czteronapędowym samochodem po mokrych nawierzchniach sprawia mu bardzo dużo frajdy. Miało to odzwierciedlenie w uzyskiwanych czasach. Brian wygrywa jeden odcinek, na 4 jest drugi, 3 pozycję zajmuje na 2 i raz jest 5. Drugi dzień to jego dominacja, ale w generalce jest dopiero 4. Do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski zdobywa 15 punktów. Leszek Kuzaj po pierwszym straconym dniu od samego początku zabrał się ostro do pracy i jego łupem padły 3 odcinki specjalne. Na koniec rajdu 7. miejsce. Spadało się, nie do końca zdążyliśmy zmienić opony, bo ten deszcz przyszedł dość nagle na pierwszy odcinek specjalny. No tam było zabawnie, jechałem w niezłej ulewie już. Na drugim osie było ok, do momentu kiedy się nie obróciłem i zawisłem. Straciłem bardzo dużo czasu. Kibice byli niezdecydowani, czy biec, czy nas wypchnąć, czy nie. Zawisłem na płycie, na skraju drogi. Jazda z tyłu na sliku jest niewątpliwie dużym wrażeniem, a koledzy też chyba nie mają łatwo. Oto jak wygląda klasyfikacja generalna rajdu Elmot. Po takiej samej ilości punktów zdobyli Tomasz Kuchar i Kajetan Kajetanowicz. Trzeci był Michał Sołowow, 4. Brian Buffier, a 5. Tomasz Czopik.
Ciekawie wyglądała walka w challenge'u Citroena. Od samego początku wysokie tempo narzucił miejscowy kierowca Marcin Dobrowolski, który bardzo lubi trasy rajdu Elmot. Trochę miałem na mniejszy też te opony i przyznam szczerze, że na początku bardzo fajnie się jechało, a drugi, trzeci OS pętli już trochę trzeba było się bronić. Na kamionkach tam miałem mały problem i potem troszkę jakby zwolniłem. Troszkę mnie postawiło przy dużej prędkości i potem już po prostu czaiłem się. Pomimo asekuracyjnej jazdy, pod koniec rajdu Dobrowolski wygrywa rywalizację challenge'u Citroena. Pecha drugiego dnia miał nieźle jadący Janek Chmielewski. Niestety jego jazda zakończyła się na walimskiej kostce. Oto jak wyglądała klasyfikacja końcowa w challenge'u Citroena. Na pierwszym miejscu Marcin Dobrowolski, drugi był Ariel Piotrowski, a trzeci Tomasz Gryc. I to już wszystko z 37. rajdu Elmot. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach specjalnych, tym razem podczas rajdu Lotos.